Z tej strony wujek Timo. Więc interesująca sytuacja jest w Singapurze, ponieważ ja tutaj wycofałem masę wojska z całej Malezji, wycofałem do Singapuru. I tak naprawdę nie mamy tutaj za dużo siły bojowej. Assault value, to można przetłumaczyć jako siła bojowa. Nie ma tutaj za dużo tego wszystkiego. Znaczy, wszystkiego jest dużo, tylko nie ma tutaj za dużo siły bojowej. Mamy 129, 115, 50, 53, 30, a później mamy takie 18, 12, 7, 6, 5. To za dużo nie jest. To za dużo nie jest. Nasze bombowce tu są zrobione, że będziemy bombardować już bez odpoczywania. Do skutku tutaj. No i oni tu mają 58 tysięcy żołnierzy. 127 czołgów czy bojowych wozów bojowych. 436 dział różnych kalibrów. Natomiast my mamy takie różności, duperelki, które ukrywają się za fortem, który teraz jest trójka. Była czwórka, już jest trójka, więc oni pracują nad tym, żeby zniszczyć moje fortyfikacje. No właśnie. Więc jak Singapur padnie, no to... No właśnie. Chciałem powiedzieć, to będzie Jawa będzie zagrożona, jak też Palembang tutaj, ale oni już są zagrożeni, zanim Singapur jeszcze padł. Więc zdecydowałem, że moja flota Abda jednak pójdzie tutaj do Makassaru i spróbujemy zrobić, co możemy. Mimo, że tu są lotniskowce, które będą na nas robiły naloty. Ale gram przeciwko komputerowi, więc trzeba spróbować, jak to działa. Do odważnych świat należy. No, możemy dostać w dupę. Nie robię żadnych nalotów na Buna ani nigdzie tutaj. Ponieważ tu już mają 38 myśliwców. Tutaj są... Oni już są chronieni. Wyładowuję tutaj w... Trzeba go zadokować. W porcie Moresby wyładowuję paliwo i zaopatrzenie. Przynajmniej będę próbował, dopóki nie będzie nalotów. Natomiast mamy tutaj myśliwce. Okej. I mamy ich 22, 5 i 8. No to nie jest źle, to jest 35. I oni są zrobieni na 50-50. No dobrze, czyli 50% odpoczywa, 50% lata. Jak będą te naloty nękające, niszczące, no to oni będą takiej dużej fatigue, czyli dużo tak nie zdobędą, nie zdobędą. Nie będą tacy zmęczeni, jak tyle ich odpoczywa. Nie wiem, dlaczego on wraca do Townsville. On powinien tutaj chronić moje wybrzeże. Komputer bardzo często zmienia właśnie te retirement, że oni chcą wycofać się, a to mi się wcale nie podoba. To mnie zaczyna wkurwiać tak naprawdę. Już od dawna. No i tutaj... Spróbuję zrobić nalot na Buna. 2, 3, 4, 5, 6, gdzieś tutaj. Oni płyną jakieś 4-4, czyli płyną raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Możemy nawet troszeczkę bliżej. Raz, 2, 3, 4, 5. Ok, jak podpłyniemy tak, to on płynie raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. No, zobaczymy. A, on nie może. Dobra, wiesz co? No to nic, to później się zatankujemy. Don't worry, be happy. Zmienimy nasze karier, samoloty, wszystkie typy. Więc nasze myśliwce teraz przestaną się tresować i trenować. Zrobimy je na eskortę. One mają maksymalnie 6. Ok, zrobimy 20 tysięcy. Niech 20% odpoczywa. A reszta niech eskortuje. Cap ma być też dosyć duży, powiedzmy 30%. Nie jest duży, ale powinien ich osłonić. Dauntlessy, czyli bombowce nurkujące, one mają też do 6. Więc do 6 i Naval Attack, Port Attack. 10% niech odpoczywa. Wiesz, nikt nie odpoczywa. Nikt nie odpoczywa. Może 10% niech odpoczywa.
Dalej. Devastatore, czyli torpedowce. Naval Attack. Port Attack, ok. 10% odpoczywa. Oni mają do 4, to niech będzie do 5. Wszystkie torpedowce. Zobaczymy. No, oni mają na 6, tak? Także to będzie stąd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To gdzieś tutaj trzeba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I czy oni dopłyną teraz tam? Raz, dwa, trzy. I reakcja niech będzie na... W ogóle nie będzie reakcji. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Akurat. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I to w nocy popłyną 4, tutaj popłyną 4 w dzień i zrobią nalot na Buna. Przynajmniej mam taką nadzieję. Natomiast wy, Banshee, no jak widzimy, oberwaliśmy strasznie, strasznie. To były pełnowartościowe dywizjony, miały po 20 samolotów, teraz zostało im 10, 5, 4, coś takiego. Więc nie jest za wesoło, ale mamy Air Cobra. Air Cobra też oberwały w tych nalotach, naprawdę oberwały, więc oni nic nie będą robili, oni będą tylko tutaj się reperowali. I obronili tych statków, co wyładowują zaopatrzenie i paliwo. I to by było na tyle w tej turze tak naprawdę. Tu jest flota, nazwałem to flota desperatów pod Makassar, ale po prostu chcę zobaczyć. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mimo, że Marblehead oberwał bombami, to te bomby były takie małe, że mu nic nie zrobiły. Więc pójdziemy tutaj i zobaczymy, co będziemy mogli zrobić przy Makassarze. I no właśnie, ten jeszcze wypuści torpedę i później zwieje, więc zobaczymy, a później tu się pobawimy z nimi, jeżeli przeżyjemy naloty i zobaczymy, jak to będzie. Notabene pogoda, niestety jest czyste niebo dla Japończyków, to bardzo źle. Sigint. Coś widziałem na Palembang. Czwarta niezależna, independent, Mountain Gun Regiment, czyli cały regiment artylerii niezależny, szykuje się na atak na Palembang, czyli Palembang już mamy tutaj, że on będzie atakowany. Więc zrobimy naval attack. Search zrobimy 20%. No i dobrze. Z tym, że za wysoko chyba. Tak, za wysoko. Co tu jeszcze mamy? To są myśliwce. Są strasznie zmęczeni, cholernie. No dobra, no to damy im 50-50. A tu jest łódka pływająca, no to ci mają search, tak? Ale nie mają, ponieważ są dwa samoloty i oba są w reparacji. Ok, więc Palembang już będzie atakowany. Już się szykują, szczerzą kły na Palembang. No tu jest rafineria, to jest najważniejsza rafineria, więc co ja się nie dziwię, że będą próbowali atakować. I dalej nic takiego jest nieważne tutaj. No dobra. Damy tą turę, nagrywa się, tak jest, więc damy tą turę i zobaczymy, co będzie grane, szczególnie z tą flotą Abda Desperatów, co idą na Makassar i zobaczymy, może coś zatopią. To będzie akcja w nocy, Japończycy w nocy lepiej się biją niż my. No ale, ale tam, zobaczymy. Ta gra bardzo uczy, że jeżeli nie masz osłony powietrznej, no to statki są bardzo na pastwę samolotów rzucone. Jeżeli nie masz osłony powietrznej, to jest bardzo źle. Dlatego w tej grze najważniejsze są lotnictwo lądowe, jak też lotniskowców, oraz łodzie podwodne, ponieważ łodzie podwodne nie takie straszne im jest siła lotnicza. Szczególnie ta siła lotnicza, co jest niewyszkolona w zatapianiu i wypatrywaniu łodzi podwodnych. Dopiero jak się piloci wyszkolą,
to te łodzie podwodne będą zagrożone z powietrza. Na razie jak mamy tam 38, nasze skille są 38 na przeciwko łodziom podwodnym, nasi piloci są tak słabo wyszkoleni, to im nic nie zagrażają. No, zobaczymy w nocy, co się dzieje. No wiem, atakują Kendary, wiem o tym. I tak naprawdę, jak popatrzeć na te lotniskowce, to komputer fantastycznie... O, dobre trafienie, bardzo dobre. To komputer bardzo ładnie ustawia lotniskowce, żeby właśnie zapewnić panowanie w powietrzu nad tymi miejscami, gdzie jest inwazja. No, złapaliśmy te statki, nasza flota Abda, jak widzimy, złapała ich na miejscu i powinniśmy je zatopić bez problemu. Nawet nasze torpedy pracują tutaj fantastycznie. Już jedna zatopiona, druga zatopiona. Teraz Mio Komaru jest trafiany straszliwie. To jest rzeź Japończyków. No, bardzo ładnie w nocy ich rąbnęliśmy. No, bardzo fajnie było, żeby ich zatopić. Przepraszam za to skakanie, to mnie też denerwuje, ale jak chcemy mieć animację, żeby tu się paliło i żeby oni strzelali, no to musi troszeczkę tam popykać. Wszystkie zatopione są. Ten też jest trafiony torpedą bardzo ładnie. Także bardzo ładnie je trafiamy. O, ten się wynurzył. Skipjack się wynurzył, znerwicował się, wynurzył i będzie walił z działa. Jego torpedy nie trafiają. Jego działo też nie trafia. Hit padł no explosion, czyli trafiliśmy torpedo, ale nie było eksplozji. No ale teraz jest troszeczkę bliżej chyba, bo działo zaczyna, nasi chłopcy się wstrzelali, amerykańscy podwodniacy. Zobaczymy, jak to poszło. 4 razy trafiony, pali się. I jedno działo zniszczone. I to znaczy, że on przewozi... wiecie co? To może być ten regiment na Palenbang górski, ponieważ jak widzę tutaj działo, to znaczy, że możliwe, że ten statek właśnie przewozi na Palembang, co chce mnie zaatakować, więc bardzo dobra robota Skipjack. Wynurzył się, to jest lekki frachtowiec. A, to jest mój, to jest przy Fidżi. Więc łódka podwodna tutaj, to trzeba zapisać, bo to jest wynerwiający 129-161. To jest łódka podwodna typu RO, japońska. Rąbać go! Jest niedobrze, on mi go zatopi. Teraz to jest moja łódka podwodna, ale jest wykryta, bo tu jest płcizna. Dobra, Cebu jest atakowany. Nanyang atakowany. Cebu znowu atakowane w nocy i to nie są już nękające, to są 6 samolotów, to jest dobry nalot. O, Hakonemaru! O, no, nie wybuchła. Taki ładny statek, to był duży statek. Nagata Maru mnie atakuje, dostał 3 razy, no będziemy go musieli wycofać. Teraz tutaj mnie atakuje eskorta. Pod Kendari, wiemy, wypakowują znowu żołnierzy. Koniec nocy. Zobaczymy w dzień, co się stanie. Wiemy, że w Kendari... No, próbują mi się bronić, ale to, co tam mamy, to się nie obroni. Jak ich obserwujemy, łodzie podwodne są wykryte przez nasze powietrze, to oni muszą się zanurzyć i wtedy tak dobrze nie pływają, daleko nie pływają, przecież pod wodą się wolniej pływa, nie mają takiego wykrycia naszych wojsk, przepraszam, naszych okrętów. I to jest pół bitwy wygranych, nawet jak jest łódka podwodna niezatopiona, to jest dobrze. Niestety tylko 2 wstały do walki, podniosły się na Filipinach, niedobrze. Teraz się w ogóle nic nie podniosło. To bardzo niedobrze.
Znowu się nic nie podniosło. Atakują moje statki z lotniskowców. No to są jakieś ścigacze. No niedobrze, że w Clarkfield się nic nie podnosi. Czy ja wszystkie wycofałem na Bataan? Bo Clarkfield jest bombardowany bezkarnie. To mi się nie podoba. Clarkfield bombardowany bezkarnie. To niedobrze. Takie 3 Lily i 3 Sonie szły i w ogóle nic nie rąbało? Teraz 7 Lily, przecież to są nieeskortowane w ogóle. No to ludzie, to aż szkoda je tak puścić. Bandier Massin jest atakowany przez 0. To tu może być jakiś lotniskowiec. Zobaczymy. Może być nieprzyjemnie dla naszej floty Abda. Nasze Sigule bohaterskie tutaj atakują ich na ziemi. Więc nawet takie, jak widzimy, samolociki mogą atakować bombami nieprzyjaciół. No, tylko jeden Oskar się podniósł, to dobrze. Nie powinni nam nic zrobić. Mam nadzieję nawet, że ten Oskar zostanie zniszczony. Nie, ale wszystkie nasze 9 bombowców przeszło. Niestety żadnych strat nie zadaliśmy. Nie zadaliśmy straty, jak i tam 11 żołnierzy im mignęło. Ciągle bombardujemy. 3 Oskary się podniosły, tak? 8 Blenheimów przeszło. Teraz nie zadaliśmy strat, więc taki jak jest nalot, to tu jest lotniskowiec. O no, to bardzo źle. To bardzo źle. Teraz się zastanawiam, czy powinniśmy, ponieważ on tutaj jest. O kurde. Zastanawiam się, czy... O, jakoś mamy duże szczęście. Odpukać. Mamy duże szczęście. Duże szczęście. Nic nie zostało trafione, a jeden torpedowiec im został zniszczony. 4 zmasakrowane, uszkodzone, więc to było bardzo, bardzo duże szczęście. Zastanawiam się, czy nie dać ich na pełną parę, pełną speed i spróbować złapać ich. Mamy nalot na Bunę. 14 Oskarów jest. Ale mamy przewagę. Jak widzimy, stąd puściliśmy i nieprzyjaciel nie wie dokładnie skąd, więc on pokazuje tylko, że taki wektor jest. Stąd te samoloty przyszły i nieprzyjaciel nie wykrył tego chyba. Bankuje, ale wie, że stąd były samoloty. Czy on już wie? Nie, komputer wie. Nieprzyjaciel wie, że tutaj gdzieś są moje lotniskowce. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Ktoś został zabity. Ale bronimy się aktywnie. Nie ma zer, jak widzimy. Więc 3 bomby, 1000 funtówki, 4 chyba bomby, więc on powinien być zatopiony. Na pewno będzie zatopiony. Czemu nie atakujemy innych statków? Czy jest tylko jeden statek? Obliterated. To znaczy, że on po tej bombie ten statek poszedł w puch. Dosłownie rozsypał się w puch. Obliterated to znaczy, że wszystko rozbiło się na szczątki. Na puch. Jeden Oskar zniszczony. Dobrze. 2 masze myśliwce zniszczone, ale jeden Oskar zniszczony. Jak też 2 statki zatopione. To bardzo dobrze. Lieutenant Fitzgibbon został zabity. Jak widzimy, nasi piloci, ta gra jest właśnie fajna, bo my się przyzwyczajamy do tych pilotów. Jak później zobaczymy pilota jakiegoś Asiora, to takie elementy gry są RPG. Że my te postacie... Zaczynamy myśleć już nie o szwadronie, żeby bronił, tylko o tym pilocie Asiorze. Żeby przeżył, żeby bronił. Czy go ewakuować, czy nie. No, został trafiony. Chociaż nawet nie. Medar jest atakowany. Jakoś te ich lotniskowiec nie za bardzo naszej flocie Abda zaszkodził, więc... Nie wiem, powinienem dać pełną parę i po prostu pójść na tą flotę nieprzyjaciela? Zobaczymy. Ciekawe, czy będą inwazje tutaj na tą wyspę na lewo, na zachód od Singapuru i Malezji? Pewnie tak.
Chcę sobie osłonić flankę. Jest atak na Horn Island od Betty. Wow. Więc oni mają chyba tutaj Finschaffen. Nie, tu nie ma bombowców. Czy oni mają zasięg z Rabaulu? Bardzo możliwe, że mają zasięg z Rabaulu taki duży. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Możliwe, że oni mają taki zajebisty zasięg, że oni z Rabaulu mogą do Horn Island lecieć. Sprawdź zasięg, tak z ciekawości, zasięg Betty i tego drugiego, i Nelly bodajże. Jestem po prostu ciekawy. No bo to jest niesamowity zasięg. Okej, latające tygrysy będą tygrysiować. Teraz te Nele będą brane pod uwagę. Bardzo ładnie. Dwa samoloty zniszczone, żadne nasze. Bardzo ładnie. No niestety atakują znowu floty Abda. Mamy dobrą obronę przeciwlotniczą. I oni nie mogą nas trafić, ponieważ jak widzimy, oni... O, trafili, ale Belt Armor, czyli... O, niestety teraz trafili Marblehead. Trump został trafiony. Niedobrze. No, czyli jednak piloci japońscy zaczęli trafiać nas. To niedobrze. Także to jest raczej błąd w tej grze, jak się wychodzi poza zasięg osłaniających myśliwców, czy z lotniskowca, czy też z lądu. To jest błąd. Szczególnie jak oni mają siły lotnicze w rejonie. A mają, mają lotniskowiec, więc nie jest dobrze. No niestety nie znaleźliśmy tej łódki podwodnej przeciwnika. O, to jest nasza łódka. Trafiona przy Filipinach, bardzo ładnie. To jest tanker, to bardzo ładnie. To jest statek, co przewozi benzynę, no to i ropę naftową. To oni ich nie mają za dużo, więc każdy zatopiony to jest bardzo czuły. O, o no, znowu zaatakował, ale nie było eksplozji. Nie, torpeda nie wybuchła, niestety. Lae, jest inwazja, okej. Chyba rzucimy nasze Banshee na Lae. Chyba tak, chyba trzeba będzie. Chyba trzeba będzie. Rzuć Port Moresby Banshee na Lae. Chyba tak zrobimy. Albo podpłyniemy naszymi lotniskowcami i rzucimy, zrobimy nalot na Lae. Mnie się wydaje, ten lotniskowiec będzie agresywny w następnej turze i podpłynę bliżej. I zrobimy zmasowane ataki, naloty na wszystko, co się da. Bo mi się to nie podoba, jak oni tam sobie tych żołnierzy wyładowywują. To mi się nie podoba. I tak trzeba będzie chyba zrobić, że zagramy agresywniej naszymi lotniskowcami. Tam nie ma chyba lotniskowca nieprzyjaciela. Te zera są chyba wyładowane na ziemię. O, 52 korpus. Oj, oj, jest niedobrze. Ale ciągle się bronią. Oni są niesamowici. Jak bombardują Manilę, to już powtarzam po raz enty. To nie chodzi tylko o to, żeby zadać nam straty, to chodzi też o to, że jak się używa wymiana ognia działami, to zużywają zaopatrzenia, amunicję. A my już tu nie mamy amunicji, więc... No właśnie, shock attack na Clark Field. Zobaczymy. Mają poważne siły, my też, ale nie mamy zaopatrzenia. Zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, dlaczego pisze Fort Level 0. A, bo nie mamy fortu tutaj. Wow. No, nie było za dużo strat. 131 jest uszkodzonych, czyli rannych, ale tylko jeden zniszczony. To niedobrze. Singapur bombardują. Nie atakują, ale bombardują. Atak na Lae. No tak, już koniec. Oś ty banzaju, ty.
Bombardujemy ich w Cebu. Okej. W Kendari ich bombardujemy. No oni już wysadzili tutaj 40 parę, a mamy tylko 20. Trzeba będzie chyba podpłynąć tym lotniskowcem i zagrać troszeczkę agresywniej. Ale to już będzie następny wideo. Do zobaczenia.